Witam Cię bardzo serdecznie. Nowy rok to dobry czas, aby zacząć dbać o siebie. Dlatego chcę Ci dzisiaj powiedzieć o tym, jak możesz zadbać o swój umysł. Szczególnie jeżeli byłaś albo jesteś w toksycznym związku, czy przeżyłaś dysfunkcyjne dzieciństwo, a może obie te rzeczy. To jest to coś, co może być dla Ciebie wsparciem. Zapraszam Cię serdecznie. Przez lata funkcjonowałam z automatu i nie zastanawiałam się, dlaczego tak działam, dlaczego tak myślę. Byłam zła na cały świat, że jest taki niesprawiedliwy i jest mi tak ciężko w życiu. Pomimo tego, że robiłam tak wiele dobrego dla innych dookoła. Potrzebowałam zmiany i na szczęście dla siebie zaczęłam tą zmianę. Pierwszą rzeczą, jaką zaczęłam robić, to medytacja. To było to, co akurat do mnie przyszło, ktoś mi podsunął, więc zaczęłam od tego. Kolejnym krokiem było obserwowanie swoich myśli i zachowania, czyli zmieniłam kierunek. Już nie było ciągłego patrzenia na zewnątrz, ale zaczęłam też zaglądać do środka. Do tego dołączyło skupienie na tym, co czuję, a właściwie pozwolenie sobie na uczucia. W związku z tym, że emocje były bardzo głęboko zepchnięte w mojej podświadomości, do mojej podświadomości, byłam osobą bardzo mocno zdysocjowaną ze względu na swoje dzieciństwo, to było naprawdę coś dużego, co musiałam zrobić i zajęło mi to sporo czasu. Po drodze robiłam jeszcze wiele innych rzeczy, jednak dzisiaj chciałabym się skupić na tym, jakie mam przemyślenia, na tym, co zauważyłam, że zadziałało najlepiej i dla mnie jest kluczowe w procesie zmiany. Emocje i nasze przekonania są świetnym początkiem Twojej drogi do siebie. Zauważyłam u siebie, że było mi łatwo oceniać innych. Byłam niesamowicie krytyczna w stosunku do tego, co się działo dookoła mnie. Powoli zaczęłam się zagłębiać w mój sposób radzenia sobie z rzeczywistością. Dlaczego krytykuję, dlaczego jestem taka surowa? I zrozumiałam, że ta ocena, którą tak łatwo wydaję, tak naprawdę jest oceną samej siebie. Za tą oceną leżało morze uczuć, których nie chciałam czuć, czyli to, jak bardzo byłam rozczarowana sobą. Tego nie chciałam absolutnie dopuścić do siebie i tego, jak bardzo krytyczna byłam w stosunku do samej siebie oraz to, że ciągle poddawałam się tak naprawdę porównaniom z innymi ludźmi. Czyli nie widziałam siebie, tego, co zrobiłam, tylko cały czas widziałam kogoś, kto bardziej, kto lepiej, kto jest zdecydowanie lepszy ode mnie. Dopiero jak zaczęłam dokopywać się do tych uczuć, dotarło do mnie, co ja sobie robiłam dzień po dniu. Ale dopiero poczułam to konsekwencje tego porównywania w momencie, kiedy połączyłam się z tym, co czułam. Jak bardzo uciekałam od emocji, jak bardzo rozpraszałam się i jaka surowa byłam dla siebie. To jest to, o co warto siebie zapytać. Jaka jesteś w stosunku do siebie. To wszystko nie jest łatwe, nie było łatwe dla mnie, ponieważ nie chciałam czuć bólu i dyskomfortu i z Tobą jest podobnie, tak funkcjonuje nasz mózg. I w tym momencie warto się zatrzymać i podjąć decyzję o zaprzestaniu ucieczki.
o tym, że okej, dzisiaj jest ten dzień, może ten rok będzie właśnie tym rokiem, kiedy zatrzymam się, przestanę uciekać i spotkam się ze swoją emocją, dopuszczę to, co czuję, opuszczę te wszystkie mechanizmy obronne i wtedy będę mogła po prostu pozwolić tym uczuciom przejść przez moje ciało i odpuścić. Co zrozumiałam? Zrozumiałam jedną bardzo ważną rzecz, że jedyną osobą, z którą mogę się porównywać, jestem ja sama. Mogę się porównać z tą Justyną, która była wczoraj, która była miesiąc temu albo pół roku. Inaczej ranię siebie i niszczę siebie i powtarzam tak naprawdę dysfunkcyjny cykl z dzieciństwa. Czyli odrzucam siebie, nie kocham siebie w taki sposób, jakiego doświadczyłam w dzieciństwie. I ta świadomość, to zrozumienie, że ja powielam te cykle, że tak bardzo źle siebie traktuję, że to jest niesprawiedliwe, że porównywać mogę siebie tylko ze sobą i wtedy zaczynam nagle dostrzegać to, gdzie byłam wczoraj, gdzie dzisiaj jestem, to mi pomogło uczyć się schodzić z tego schematu, z tej drogi. Robiąc systematycznie małe kroki, wyszłam z czarno-białego myślenia o świecie, który dotychczas postrzegałam, ten świat postrzegałam jako zły. Zrozumiałam, że świat nie jest sprawiedliwy i nie jest tylko sprawiedliwy i nie jest tylko piękny. Świat jest różny. Jednak to, jak ja go widzę, zależy tylko i wyłącznie ode mnie. W związku z tym, że to wszystko zaczęłam zauważać i pamiętaj proszę, że to nie było takie nagłe, że ja bach, już wszystko zrozumiałam i w każdej sytuacji mojego życia już to stosowałam. Nie, to były małe kroki, to są codzienne kroki, codzienna nauka. Były momenty, kiedy to rozumiałam, a były momenty, kiedy znowu wchodziły stare schematy i musiałam siebie delikatnie wrócić. I co, do czego to mnie jeszcze doprowadziło? Do zrozumienia, że nie jestem skazana na cierpienie, ból, czyli na powtarzanie tego, co cały czas było w moim życiu, to na powtarzanie odrzucenia, powtarzanie braku miłości i akceptacji. Czyli żeby do tego dojść, potrzebujesz zrobić pracę, tak? Pracę, przed którą ja sama wielokrotnie uciekałam, może Ty też masz ten problem. Nie zrobimy tego, nie zmienimy naszego życia bez zmiany świadomości. Jeżeli dorastałaś w rodzinie dysfunkcyjnej, jeżeli doświadczałaś toksycznych relacji, potrzebujesz zmienić swoją świadomość. Ponieważ jeżeli to się nie stanie, będziesz żyć z poczuciem niesprawiedliwości i żalu za to, co się stało, za to, co się stało w przeszłości. A skąd się bierze to ciągłe poczucie niesprawiedliwości i żalu? Ponieważ myślisz o tym tylko i wyłącznie na poziomie głowy, na poziomie intelektu. Nie czujesz tego, nie czujesz tego naprawdę w ciele. Nie pozwalasz sobie na te uczucia, na takie uczucia strzewi. I pamiętaj proszę, że to, czego dokonałam, nie zrobiłam w tydzień ani w rok. Jeżeli żyłaś w dysfunkcyjnym domu, nie zrobisz tego jak za dotknięciem magicznej różdżki. Napracowałam się przy tym ciężko i pamiętaj proszę, że cały czas z tym pracuję. Że cały czas jestem w procesie zmiany i odkrywania tego, co jeszcze mogę w sobie zmienić. I to jest cudowne. Tu nie ma nacisku, tu nie ma pędu, tylko jest chęć do kochania siebie i dania sobie dobra jeszcze bardziej, jeszcze więcej. I jest też chęć we mnie życia w jeszcze większej zgodzie ze sobą, tak? Czyli to chciałabym Ci powiedzieć, że to nie jest wejście w kolejny mechanizm obronny, tylko to jest praca w zgodzie ze sobą. Co jest ważne? Mam jedną zasadę w tym wszystkim, tak, żeby to było rzeczywiście zgodne ze mną.
robię jeden mały krok, na który jestem gotowa dzisiaj. Nie ma tam przyciskania, tylko jest ta miłość, taka, takie dobro dla siebie. I tego Ci właśnie życzę w tym nowym roku. Wytrwałości w nauce dbania o siebie i wytrwałości w zmianie świadomości. To jest wspaniała droga i oczywiście przynosi, jest tam wiele trudnych momentów, jest tam wiele momentów zwątpienia, kiedy ten ból dopada, kiedy te wszystkie uczucia, które były zaprzeczone, one dochodzą. To są trudne momenty, jest płacz, jest cierpienie, jak najbardziej, ale jest to poczucie lekkości po dopuszczeniu tych wszystkich emocji. To wszystko w dzisiejszym nagraniu. Chciałabym Ci podziękować za Twoje bezcenne wsparcie, za Twoje komentarze, za subskrypcje i za polubienia. Dziękuję Tobie również za to, że dzielisz się nagraniami i je udostępniasz. Serdecznie Ci dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa! Jeszcze się napiję. To jest dobre. Masz nic między zębami? Nic nie jadłam już przecież.